dzisiaj Państwa przywitała i bardzo liczę na to, że zostaniecie z nami tutaj długo i będziecie się po prostu dobrze bawić. Ja bym chciał w imieniu całej załogi Fabryki Lloyda, bo dzisiaj startujemy, chciałbym Państwa serdecznie przywitać w imieniu szefowej kuchni i całego składu kuchni, w imieniu barmanów, pięciu sympatycznych barmanów: Krzysztofa, Szymona, Pawła, Piotra i Wojtka, Państwa przywitać, całego naszego składu managementu w postaci Emilii i Karola. Chciałbym powitać Jerzego, dla wtajemniczonych szefa społecznego Komitetu Wsparcia Fabryki Lloyda. Nie wiem, czy wszystkich wymieniłem, ja to się wspieram karteczką. Kłaniam się Państwu, i całej młodzieży, która nam też pomaga na sali. Kłaniam się bardzo nisko. Dobry wieczór. Nieprzypadkowo wymieniłem te osoby, ponieważ one po wielu tygodniach przygotowań, po kilku miesiącach rozłąki od tego, co umieją robić i najbardziej lubili, dzisiaj po raz pierwszy wracają do swoich zajęć. Dla tej całej załogi, którą wymieniłem, rozpoczyna się nowa przygoda pracy w Lloydzie. Ja im życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że tak jak i Państwo będziecie mieli tu wiele miłych wrażeń, tak oni będą z tej swojej pracy bardzo zadowoleni. Kilka słów wprowadzenia. Jako że zaczynamy, będziemy mieli tu taki cykl, który się nazywa Lato w Lloydzie. Chciałem Państwu powiedzieć, że jesteście w zabytkowym obiekcie, pozostałości po dawnej żegludze bydgoskiej, a jeszcze wcześniej po takiej firmie, która nazywała się Lloyd Bydgoski, i stąd nasza nazwa Fabryka Lloyda. Nie wiem, czy to będzie fabryka rozrywki, czy też fabryka dobrej kultury. Jesteśmy po ponad czteroletniej renowacji, także dla nas jest to dosyć duże święto, ponieważ oprócz samego fizycznego remontu trwała bardzo długa procedura uzyskania odpowiednich dokumentów i dziś rozpoczyna się ten szczęśliwy finał. To wszystko ma ponad 130 lat. A oprócz tego mamy sporo nowych rzeczy, ponieważ dzięki temu, żeby uzyskać tą nową funkcję, którą sobie wymyśliliśmy, mamy nową kuchnię, w kuchni ciekawe, dobre dania, obok kuchni nowy, całkiem nowy bar, w barze ciekawe propozycje, jeśli chodzi o nowe napoje alkoholowe. Za chwilę będę mógł Państwa zaprosić do skosztowania nowej kolekcji win. To jeszcze wszystko przed nami, ponieważ mamy swoją autorską kolekcję, która do dzisiaj jeszcze nie dojechała, ale liczę, że przyjdziecie tu do nas kolejny raz i będziecie mogli się jej z nią poznać i docenicie jej walory. Co mamy jeszcze nowego? No, ja sam stoję i tutaj band, który jest koło mnie na nowoczesnej, nowej scenie, która jest profesjonalnie wyposażona. Także liczymy na to, że to połączenie tej tradycji i tej nowoczesności Państwo docenicie i będziecie się tutaj dobrze bawić. Celowo oprócz tego środka, w którym Państwo jesteście, sygnalizujemy tu kilka innych rozwiązań. Między innymi zostawiliśmy kawałek trybuny mobilnej. Możecie Państwo sobie wyobrazić, że można ją rozłożyć do końca tutaj do nas, do sceny, i dzięki temu powstanie tutaj widownia teatralna, która pozwoli na obserwowanie koncertów na siedząco, pozwoli na obserwowanie małych sztuk teatralnych, pozwoli na organizację mini-kongresów, na spotykanie się, nie wiem, ze znanymi polskimi kabareciarzami. Obok tutaj po tej stronie pokazowe trzy okrągłe stoły bankietowe, ponieważ nasz obiekt troszeczkę wymyka się z takich kanonów. Bardzo szybko jesteśmy w stanie przemeblować to pomieszczenie pod potrzeby naszych klientów. Można sobie też wyobrazić, że sprzątniemy to wszystko, złożymy tą trybunę, sprzątniemy te stoliki, wspólnie będziemy się bawić na koncercie i skakać na koncercie jakiejś polskiej gwiazdy, a może i zagranicznej. Albo może dzisiaj poskaczycie trochę. Szanowni Państwo, od dzisiaj rozpoczynamy projekt Lato w Lloydzie. Mamy taki ciekawy pomysł i bardzo liczymy na Waszą obecność. Przez 7 najbliższych wydłużonych weekendów, w dniach od czwartku do niedzieli, będziemy proponować Wam
różnych lokalnych artystów, którzy będą grali na tej scenie. My zapraszamy Państwa, tak jak mówiłem, od czwartku do niedzieli, popołudniami i wieczorami. Wpadajcie do nas, wpadajcie sami, wpadajcie ze znajomymi, bo tylko dzięki Wam to miejsce może ożyć i będzie wywołało Państwa miłe wrażenia i miłe wspomnienia. My o naszych planach będziemy wszystkich Państwa informować na naszej stronie internetowej, na profilach społecznościowych. Także bylibyście uprzejmi, można śledzić te media i tam będziemy systematycznie proponowali Wam, informowali Was o artystach, którzy zagrają w najbliższych dniach i o terminach, kiedy to nastąpi. Na zdrowie, miłej zabawy i jak najczęstszego spotykania się w murach fabryki Lloyda. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego dobrego. Chciałbym tylko tytułem postscriptum powiedzieć, że staramy się jak możemy. O ile mamy dzisiaj jakieś niedociągnięcia, to wybaczcie. Zakończę takim dzisiaj wieloznaczeniowym hasłem: zachowujcie dystans. Dziękuję bardzo. Za medalu w temacie rokowym zaprosimy tym razem do Krakowa. Should we know? I always wanna be.
Thank you.